Przywódca wojownik. Po śmierci Mojżesza Bóg dał swojemu ludowi nowego przywódcę. Miał na imię Jozue, to znaczy Bóg ratuje. Jozue miał zaprowadzić lud Boży do wyjątkowej krainy, obiecanej im przez Boga. Lud Boży już od 40 lat wędrował przez spieczoną słońcem pustynię. Możesz sobie wyobrazić, jak bardzo mieli dosyć piasku, namiotów, wędrowania i upału. Jak bardzo byli szczęśliwi, gdy wreszcie dotarli na kraniec pustyni i zobaczyli swój piękny, nowy dom. Cudowną, zieloną krainę, która witała wędrowców orzeźwiającym chłodem. Był tylko jeden problem – Jerycho. Jerycho nie było zwykłym starym miastem. Było warowną twierdzą, która skutecznie zagradzała drogę w głąb tej krainy. Wędrowcy przyglądali się Jerychu, ogromnym i przerażającym murom, które otaczały miasto, wysokim szańcom, ciężkim, żeliwnym bramom zaryglowanym na cztery spusty. Potem popatrzyli na siebie nawzajem, jakby pytając: co my teraz zrobimy? Nikt nie znał odpowiedzi na to pytanie. Na szczęście Bóg wiedział, co robić. I przekazał swoje polecenie Jozuemu. Ale Jozue musiał mieć bardzo zdziwioną minę, ponieważ był to dość dziwny plan zdobycia miasta, o czym zaraz się przekonasz. Następnie Bóg złożył swojemu ludowi obietnicę. Zawsze będę z wami. Nigdy, przenigdy was nie opuszczę. Jeśli będziecie robić to, co wam powiem, w nowej krainie będzie się wam dobrze wiodło i będziecie szczęśliwi. Tymczasem Jozue zebrał swoją armię. Wojownicy wyjęli miecze, włócznie i tarcze. Byli gotowi do walki. Jednak Boży plan nie przewidywał walki. Bóg chciał, żeby ludzie w pełni mu zaufali i dokładnie wypełnili to, co im nakazał. Zgodnie z Bożym poleceniem armia Jozuego przemaszerowała wokół miasta i powtarzała swój marsz dzień po dniu. Oni boją się walczyć, mówili mieszkańcy Jerycha. Ale bardzo się mylili. Wojownicy ludu Bożego nie bali się, tylko czekali. Czekali, aż Bóg im powie, co robić dalej. Siódmego dnia Bóg powiedział, żeby okrążyli miasto nie raz, ale 7 razy. Bóg rozkazał, by wszyscy hałasowali najgłośniej, jak tylko potrafią. Czy ktoś kiedykolwiek powiedział ci, żebyś postarał się hałasować najgłośniej, jak tylko umiesz? No cóż, wyobraź sobie taki hałas tylko w wykonaniu 40 000 ludzi. Pomyśl, jaki musiał być zgiełk, aż uszy puchły. Jak się okazało, nie wytrzymały tego nawet kamienie ogromnego muru Jerycha. Rozsypały się w drobny mak, jakby były ulepione z piasku. Jerycho zniknęło w wielkiej chmurze pyłu. I w ten sposób lud Boży wkroczył do nowego domu. Nie musieli nawet walczyć, żeby się tam dostać. Wystarczyło, że przespacerowali się wokół Jerycha, tak jak kazał im Bóg. Jozue przemówił: Bóg przyprowadził nas tutaj bezpiecznie. Czy teraz będziecie mu posłuszni? Tak, obiecujemy, zawołali wszyscy. Tylko Bóg jest w stanie naprawdę nas uszczęśliwić, mówił dalej Jozue. Nie módlcie się więcej do fałszywych bożków. Nie będziemy, odpowiedzieli ludzie. Nigdy! Niestety, nie dotrzymali tej obietnicy. Nie byli posłuszni Bogu, co wiele lat później miało się dla nich bardzo źle skończyć. Dokładnie tak, jak ostrzegał ich Bóg. Stracą swój dom. Nieprzyjaciele schwytają ich i zmienią w niewolników. Lud Boży rozproszy się po wielu różnych krajach. Jednak Boży plan ratunkowy nadal będzie działał. Pewnego dnia Bóg da swojemu ludowi innego przywódcę i inny dom. Ale tego nowego domu
Nikt im już nigdy nie odbierze.